Witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Satisfactory. W poprzednim odcinku sobie zrobiliśmy elektrownię węglową, więc nie musimy się już więcej martwić o prąd, przynajmniej do momentu, kiedy go nie zużyjemy. Tu sobie jeszcze między odcinkami podłączałem te wszystkie moje generatory prądu właśnie z biomasy, żeby mi niepotrzebnie nie marnowały. Także tak widzicie, mam zapas jeszcze dosyć spory. Mamy 450 MW, przedtem mieliśmy 280 chyba, na samych tych sześciu chyba, sześciu takich większych i dwóch tych mniejszych generatorach na biomasę, więc mamy teraz dużo więcej. No i przede wszystkim nie musimy się teraz o to martwić, bo tam będą już dostawy stałe tego. Więc w takim razie w tym odcinku sobie najpierw zrobimy może, dostarczymy sobie z fabryki tych arkuszy miedzianych do magazynu centralnego. I zaraz wam, zaraz się zajmę czymś innym, ale może najpierw to. Więc one były gdzieś chyba tutaj, te dwie zdaje się, tak? Bo są widzę odłączone. Tak, jest setka i tu jest też setka tych arkuszy. Miedziana blacha. Dobra, musimy teraz myśleć, jak tam je poprowadzić. Czy zrobimy to tędy? No, sobie uzupełnię to tutaj troszeczkę fabryczkę. Dobra. I teraz tak, stąd, jeżeli byśmy poszli, to tędy może. Chyba, że jakoś tędy górą. Nie, nie będę tak robił. Zróbmy wszystko raczej tutaj, jak tutaj jest elegancko wszystko równiutko poprowadzone. Zrobimy tak samo. I tutaj dojdziemy sobie tędy gdzieś, może obok tego. I tutaj będzie problem, żeby to przejść na drugą stronę w jakiś fajny sposób sensowny. Chyba, że tutaj byśmy już poszli może do piętro wyżej. Podłączymy się do tego. I potem zjedziemy sobie tutaj. O. Tutaj będziemy mieć sobie tędy. Tutaj jest. Tu też jest. Tutaj nie ma. I sobie podłączymy to. Chciałbym tutaj sobie to podłączyć, więc sobie zrobimy w takim razie jeszcze jeden. Parę słupeczków, dobra, niech będzie. I stąd sobie wjedziemy tutaj, dobra. A stąd dam radę tutaj wjechać? Dam radę. Dobra. Więc stąd, dobrze stąd, dobra. Tak jak już też mówiłem wielokrotnie, będzie to prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków w tej serii. Zrobimy sobie też oczywiście drugą serię, kiedy wyjdzie update 4, więc będzie jakiś powiew świeżości, bo teraz no, sobie zdaję z tego sprawę, że ta gra już wyszła, ten update 3 jakiś czas temu, więc no, już ten temat się mógł trochę przejeść. Dobra, teraz tutaj. Czy mi starczy to stąd tutaj pociągnąć aż? Da radę, dobra. Dobra. Teraz tam się muszę jakoś dostać. To może tutaj. W ten sposób. Chociaż wiecie co? Albo dobra, nie będzie tutaj, tylko jeszcze może piętro wyżej. O, i stąd. I analogiczny sposób zrobimy sobie to w tym miejscu. Gdzieś. Dobra. Czemu tak krzywo jest? Po prostu. A może jest prosto? Nie, no jest prosto. Aha, bo tutaj dalej kręca. Dobra. Tutaj sobie już pociągniemy to po ziemi, myślę. Więc tak. Dwa łączniki z tej strony. Łączniki mam pod siódemeczką. Czyli raz, dwa, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, podłączamy, myślę, że ta taśma najwolniejsza mi wystarczy w zupełności, tak, bo to tylko wychodzi 10 na minutę, stąd więc łącznie wychodzi 20 na minutę, więc bez problemu,
sobie tą najbliższą taśmę możemy wykorzystać. Stąd tutaj jeszcze kawałeczek. Czy domadasz tutaj dojechać? Ach, chyba tylko dotąd. No, tutaj. Tak się też da, ale to nie będzie zbyt ładne. Dobra, tutaj będzie na równo. To raz, dwa. Stąd sobie wjedziemy na górę. Dobra, i teraz sobie przyjadę całym tą taśmą. Zobaczymy, czy to działa. Dobra, tędy sobie jedzie na górę, ale chyba wszystko powinno działać, bo mogą wszędzie połączyć taśmę ciągi. Natomiast w tej grze jest tak, że jeżeli w którymś miejscu nie możemy czegoś połączyć, to po prostu wywali nam odpowiednio. Oj, dobra, trudno. Po prostu nie będziemy mogli wtedy podłączyć taśmy. Tędy. I sobie wjeżdża tutaj. Dobra, tutaj mam tego ślimaczka, sobie może go w końcu zbiorę. Akurat go zabudowałem. Dobra, sobie tutaj próbujemy. Dobra, mogę chyba sobie go przeanalizować mamie, więc sobie tam zaraz udamy się do mama. I elektroślimaki. Ile potrzebuję tych ślimaków? Jednego. Dobra. I tu możemy sobie jeszcze odkryć jakieś dodatkowe ślimaczki. Akurat sobie zrobiłem skanowanie ślimaków zielonych, żółtych i to. Aha, to jest podkręcanie produkcji. Dobra. Tutaj jeszcze w poprzednim odcinku sobie zrobiliśmy analizę oczywiście tych elementów pancerza od tych właśnie obcych i to sobie bym chętnie bardzo zrobił i chyba nawet wszystko mam. Sortowanie, wirniki, aha, to mam jeszcze śrubki i więcej tych płytek, sobie to zrobimy szybko. Śrubek więcej potrzebowałem i tych płytek wzmacnianych sobie też weźmiemy. One strasznie wolno idą. Będę musiał się na tym zastanowić, jak to jakoś przyspieszyć. Dobra, idziemy do mama. I sobie to... Aha, nie mogę teraz, muszę poczekać, aż się to skończy. Dobra. Ale zrobiliśmy sobie też w poprzednim odcinku badanie odnośnie właśnie tych pancerzy. I tam można sobie w takim razie, zobaczymy sobie teraz zrobić pancerz z biomasy, znaczy biomasę z pancerzu obcego. Sobie może to wsadzimy do jednej z tych skrzynek może. Zamiast może liści sobie tu zrobimy może biomasę z pancerza obcego. Teraz sobie może urzucimy te pancerz obcych. Z niego wyjdzie, zobaczcie, 1500, znaczy z 3500, nie? I zobaczcie, cała masa wychodzi z takiego jednego. Tylko 100? A nie przypadkiem 300 miał być? Ej, oszukują mnie. I się tutaj robi. Żeby mas teraz sporo i już nie będę więcej używał, tylko w zasadzie, żeby używać sobie do ścinania drzewa. A ścinanie drzewa w zasadzie już w tej chwili będzie tylko dla mnie konieczne, żebym sobie chciał po prostu w jakimś miejscu oczyścić teren. Dlatego tak ważne było dla mnie zrobienie sobie elektrowni węglowej. Kiedy sobie zrobię to w rękach, że tak powiem, ten pancerz obcego. Aha, no to zostaje stówkę. No dobra. Więc sobie wsadzimy tutaj tą stóweczkę. Tak jak była. No i te liście może tutaj też od razu. Niech się robią. I tutaj niech się robi z liści może. Okej. Okay. Dobra, jak tam moje ten... Arkusze przyjechały, widać, że tak już są. Dobra, oni się sobie idą. Mam teraz zbierać tutaj, jak widzicie.
Teraz idą w zasadzie non-stop przez chwilę. O, pręty już się zrobiły. Teraz będą sobie tak szły cały czas w zasadzie. Równo aż do momentu, kiedy się skończą, kiedy się skończy ta produkcja bieżąca. Kiedy tamten zapas cały, który był w konstruktorach, się skończy. Więc jak widać, jeszcze przez chwilę mamy do tego dosyć spory zapas. O, już tutaj idą trochę rzadziej, widzicie? Bo już wszystko zjechało z taśmy i teraz po prostu robią się na bieżąco. Dobra, skoro pręty już... Czemu one jadą? Aha, bo one są tutaj do produkcji. Skoro pręty już do bazy się też zapchały, to znaczy, że zaraz będziemy mieć więcej stali, znaczy więcej żelaza, bo ona już nie będzie szła do produkcji prętów, tylko będzie szła do innych rzeczy. A tutaj pamiętam, że był z tym problem. Szybko bardzo się właśnie te pręty już gdzieś tam rozchodziły na boki. Tutaj do płytek zwykłych. Mam jeszcze trzeci konstruktor na razie nieużywany, nie wiem, czy będę do niego coś podłączał. Tutaj, aha, to są te do produkcji tymczasowej, do produkcji, tam z drugiej strony mam ten. Dwa montery, gdzie to było? To są śrubki. Montery były gdzieś. Aha, dobra, już wiem. Stąd wychodziły śrubki i one sobie jechały tutaj. Tutaj zakręcały i tutaj sobie dwa montery do produkcji zdaje się odnoszonych płytek. Tak jest. O, tutaj wszystko już jest, więc wszystko idzie na pełną parę. Tylko łącznie wychodzi 5 na minutę, czyli z 2 do 10. Więc bardzo fajnie, że już nie ma z tym problemu. Tutaj się zapchały już oczywiście wszystkie te maszyny też, które produkują zarówno przewody, jak i kable. Więc bardzo fajnie. Wiecie, tutaj widziałem też na przykład taki pomysł, żeby robić tutaj sobie, bo w późniejszym etapie gry są też takie większe kontenery. I widziałem też takie elementy, że no niektórzy sobie robili taką bazę, taką dużą, że w zasadzie tam mieli zapas tego na nie wiadomo ile. Natomiast taki jeden mały, no moim zdaniem jest w zupełności aż nadto to wystarcza, bo i tak nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby wziąć tego więcej. Jedynym momentem, który potrzebowałem więcej tego betonu, bo o niego tutaj właśnie chodziło, to kiedy chyba budowałem sobie bazę w drugim miejscu i potrzebowałem na masakryczną ilość tego właśnie wtedy beton, to wtedy no to taki jeden stag, no to rzeczywiście brakło. Dlatego mam drugi zapasowy tam na dole, który też mogliście zauważyć. I wtedy sobie zrobiłem po prostu zamiast tego tutaj szybszy taśmociąg zamiast tego stopnia pierwszego, nie? I tyle. Dobra, pręty się już zapchały, jak widać. To już też blisko jest zapchania. Śrubki też pewnie będą blisko, tak jest. To zapchane, to zapchane. No to jeszcze bardzo długo zanim się zapcha. To tak samo. No to również tutaj nic nie ma, dobra. Więc zabieramy się za może coś innego. Chyba nie będę robił tych ramek. One potem będą też bardzo użyteczne, natomiast w chwili obecnej raczej niekoniecznie. O, zobaczcie, muszę zrobić ciągnik i stację ciężarówek. Ale na razie nie mam po co. O, muszę zrobić stal, też bardzo fajna rzecz. Ale chciałem sobie zrobić silniki i one są dopiero tutaj. Muszę do nich zrobić stal. No to może nie, dobra. Więc sobie zrobimy w takim razie... O, krzanogrzmot. No, powiem wam, że to jak najbardziej mi odpowiada. Krzanogrzmot sobie zrobimy w takim razie. I masakryczna ilość, ile jeszcze? 1500 przewodów i 150 tych kabli. Z tego bardzo dużo. Raz, dwa, trzy. Raz, jeszcze tyle. Tego są sobie 3 staczki. Sobie blokujemy krzanogrzmota. Dobra, on się robi chyba tutaj? Nie. Tutaj? Tak jest, co ja potrzebuję? O, rany, te ramy modularne potrzebuję i dwa te paralizatory. A czy mogę robić w rękach te ramy, czy muszę zbudować na to konstruktor? Mogę robić w rękach.
Po prostu ta seria będzie dosyć krótsza, więc nie będę robił wszystkiego, co się tylko da, bo stracimy na tym masę po prostu czasu, więc sobie zrobimy jeszcze jakąś jedną rzecz i na tym myślę, że zakończymy tą serię. Chyba że coś się stanie i będzie jakaś wyższa oglądalność, to wtedy oczywiście sobie zrobimy czegoś więcej. I dwa te strony prezentatory jeszcze. Dobra, jeden mam, nie? No to myślę, że nie będzie mi potrzebny. Zrobimy sobie krzemek w mod. Czyli taka troszeczkę lepsza broń. Dobra. Mam przy sobie jakieś w ogóle, widziałem, zbędne ten liście. Damy tutaj. A nie tutaj, nie tutaj. A może tutaj damy. Dobra, sortowanie. Idziemy może ubić jakiegoś przeciwniczka z tego samego żmota. Tylko go ubierzemy. Mam już trzy rzeczy do ekwipunku. Dobra. Sobie coś ubijemy. Dobra, odcinek 16 minut, więc trochę jeszcze za mało. No tego wielkiego no niekoniecznie chciałbym zabijać, ale zaraz sobie coś znajdziemy. Tutaj pamiętam, jak sobie ścinałem te drzewka, tam coś było. Dobra. Ach, doleciałem, dobra. Nie mam jeszcze mapy, natomiast ta część znajduje w północno-wschodniej części mapy. Więc jak będziemy jeszcze odpowiednio długo na północ, to dotrzemy do morza. Aha, tutaj jest skrzynka, w której, z tego co pamiętam, potrzeba 30 MW. Mógłbym to sobie odblokować. Tam jest złoty ślimaczek. Tylko że dookoła jest pełno tego trującego gazu. Nie wiem, czy będę tam wejść tak szybko, żeby sobie to zebrać. No niestety. Dobra. Teraz nie będę mógł po to wrócić zapewne. Teraz sobie zobaczymy. Chyba że zjadł może więcej się wrócę, może sobie wezmę odpowiednio dużo tych orzechów, się najem ich. Wtedy po to pójdę. No dobra, to się widzimy na miejscu. Dobra, jestem na miejscu, więc szybko musimy sobie wejść do skrzyneczki, zabrać ją całą. Chcę uciekać bardzo szybko, jak się tylko da. Wiesz wszystko i w drugą stronę. Szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się. Najmniej orzeszków oczywiście. O, bardzo, weźmiemy sobie. This mineral shows purity levels akin to synthetic quartz manufactured on Earth and can be used to improve communication and exploration technologies. A new research tree. Weźmiemy sobie, założymy cenowy mod. O, są te, dobra, idziemy na łogień. Tyle? Dobra, zabieramy stąd pancerze obcego. W sumie może to podłączymy do prądu. Tą oto skrzyneczkę. Tak, 30 MW prądu, dobra. Słup. Poprowadzimy do bazy. Widzimy się za chwilę tutaj, jak już będę to odblokowywał. Dobra, już sobie wszystko fajnie podpiąłem, więc teraz sobie zobaczymy, co tutaj był za dysk twardy. Bo oczywiście w takich jakby zbitych statkach są dyski twarde,
które nam jakby możemy sobie dzięki temu zrobić alternatywny przepis na daną rzecz. Zabieramy. Wydaje mi się, że od razu z powrotem do bazy. Widzimy się z powrotem w bazie już. Jesteśmy przy mamie. I gdzie to było? A, na samej górze. Skanujemy. Ja, 10 minut, dobra. W takim razie mam pomysł jeszcze, żeby zrobić w tym odcinku sobie przynajmniej zacząć. Może sobie zróbmy w takim razie tak. Przygotujmy sobie może huty do produkcji stali. Czy ja mogę w ogóle robić stal? Gdzie była stal? Tutaj jest stal. O kurde, 52 megas. Dobra, jeszcze będę miał. Natomiast no, nie mam tych ramek, więc sobie zrobię je zaraz poza odcinkiem. Tylko sobie zbiorę tą całą resztę, te rzeczy, które potrzebuję. Dobra, to no to bez problemu. Nawet weźmiemy go więcej, w razie czego. I jeszcze tych przewodów. Dobra, starczy. Dobra. Aha, jeszcze to. Dobra, w takim razie musimy zrobić sobie te 47 jeszcze tych ramek, więc sobie zrobię na szybkości. Zaraz wracam. Dobra, mam wszystko, zrobiłem sobie te płytki. Znaczy tam te ramki. Tutaj wrzucimy. I odpalamy. I teraz zanim zrobimy sobie stal, to sobie przygotujemy na to miejsce. Pamiętam, że na dole było jedno miejsce do produkcji właśnie stali. Do produkcji przepraszam, żelaza, bo stal się robi oczywiście z węgla i żelaza. I zamiast pieca się używa wtedy huty. Dobra, gdzieś tam to było, gdzieś chyba gdzieś w tych okolicach. W tamtą stronę gdzieś. Tutaj była jeszcze stal jedna, co wybierzemy na do żelaza. Tak, jest tam, więc sobie zrobię to w tym miejscu, gdzie wspomniany ten jest, będzie ta nasza kolejna. O, tutaj, tu mamy też kolejne czyste złoże, więc bardzo fajnie. Dobra, to sobie ustawimy troszeczkę fundamentów, może tych mniejszych. Dobra, może w tą stronę, bo tam jest dosyć dużo. Chociaż może tych wyższych, bo nie będzie sięgać. Chociaż dobra, niech wystaje, trudno. Niech wystaje. Pamiętam, że w poprzedniej serii, znaczy, której oczywiście nie nagrywałem, tam miałem do produkcji stali chyba, oj nie pamiętam, chyba 8 pieców tych właśnie hutniczych, tych właśnie hut bardziej w sumie, więc nie wiem ile w tym odcinku będzie wymaganych, mam nadzieję, że chociaż do tej serii, która jest oczywiście mocno krojona, na pewno mniej, na pewno myślę, że około, nie wiem, 3-4 powinno w zupełności mi wystarczyć. Dobra, wstąpię sobie kopalnię. Kopalnia, dobra. I teraz tak, tutaj będą stały te piece, więc sobie to niech idzie może w tą stronę. Albo nie, dobra, w tą stronę sobie niech idzie. Prosto jest, prosto. Sobie postawimy w takim razie magazyn. Zawsze robię takie magazyny, jest to bardzo użyteczne. Dobra, gdzieś tutaj szybsza taśma, nie się robi. I tutaj jeszcze parę fundamentów. I teraz tutaj sobie zaczniemy budować te huty.
Tutaj gdzie będzie pierwsza huta, produkcja, piec hutniczy pierwszy, one są bardzo, bardzo wąskie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Nie, to nie są te. To nie są te, co ja robię. To są odlewnia, tak się to nazywa. I o nie, potrzebuję ramki. Dobra, zaraz wracam. Dobra, jestem już. Zrobiłem sobie odpowiednią ilość tych ramek. Prawdę mówiąc, mi to zajęło cały dzień, ponieważ wczoraj zrobiłem pół odcinka i dzisiaj zrobię drugie pół. No może takie mniejsze pół. Dobra, zaczynamy sobie stworzyć tutaj te odlewnie. Ja tu i będzie potrzeba. Dobra, może gdzieś. Gdzieś tutaj zacznijmy może. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, cztery mi myślę na początek wystarczą. Z tym, że tak, tutaj będzie jeszcze taki... A, mało miejsca strasznie jest. Dobra, zrobię to w takim razie troszeczkę dalej. Czyli sobie zrobimy jeszcze raz tlewnie, tylko tak, żeby było pewnie dużo miejsca. Może gdzieś już nawet tutaj. A to miejsce będzie mi po to właśnie, dobra, jest ok. To miejsce będzie mi tutaj właśnie po to potrzebne. No tu mamy dwa wejścia, więc musimy zrobić sobie wejście osobno na żelazo i osobno na węgiel. Dobra, cztery myślę, że na początek zupełności nam wystarczą. I teraz tak, musimy zrobić sobie odpowiednią linię do dostarczania żelaza i węgla, czyli rozdzielniki. Pierwszy może iść śmiało na poziomie tym zerowym. Sobie zróbmy to na przykład tutaj. 3, no, wprost. Raz, dwa, trzy. Tak samo tutaj. 2, 3. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz to połączymy. W sumie na razie to może tą najwolniejszą taśmą, gdyż i tak na razie nie wiem, czy mam aż tyle tych szybkich płytek, żeby to wszystko tutaj dostarczyć. No i teraz musimy zrobić tutaj tylko wyżej właśnie też rozdzielacze. Bo skąd mi przyjdzie węgiel? Czy przypadkiem nie przyjdzie z drugiej strony? Ale będzie szedł stamtąd. I tu będzie sobie jechał. Taśmą ciąg, więc chyba z tej strony sobie zrobimy. Dobra. Czyli tak samo rozdzielacze, tylko teraz już od tej strony i z wejściem od lewej strony. Dobra. O, tutaj jest też taki błąd, że jak sobie to postawiłem z tym wejściem od lewej strony, to jak chcę położyć u góry na tym, to się robi od razu, widzicie, mam wejście od przodu teraz, nie? Muszę znowu to wrócić. Dobra, z tej strony ma być. Sobie tylko zobaczymy, czy to sięgnie. Czy nie jest to za blisko przypadkiem? Tędy będziesz szedł, stawki będą szły. Znaczy w sensie ruda żelaza. Sobie zobaczymy. Ach, prawie równo. Teraz będzie równiutko. Tak jest. I teraz zobaczymy, czy to się nie będzie bugować. Znaczy w sensie chodzi mi o to, żeby się nie przenikało. Żeby to było w miarę ładnie, powiedzmy. Ale wydaje mi się, że raczej powinno być ok. Stąd będzie dobrze widać. Nawet powiedziałbym, że stąd jeszcze o. Nie, jest ok. Na szczęście ta ruda jest dość niska. Dobra, i teraz w sposób analogiczny robimy to dla pozostałych. Czyli tak samo na szósteczkę rozdzielacze. Na linii.
I znowu, jak widzicie, muszę to obracać. Dobra, raz. Aha, tutaj jeszcze nie ma. Dobra, i ostatni. Są tutaj niepotrzebne i stąd podobnie jak tam taśma tutaj. Dobra, jest ok. Teraz tak, tutaj muszę do tego doprowadzić jeszcze węgiel, może sobie jeszcze podłączę przy okazji do prądu, bo im przełączę, widzę z tej strony chyba, czy nie, z tamtej strony mam przełączę. Tutaj się jeszcze gdzieś zmieści. Aha, tutaj jeszcze zaczęła połączyć ze sobą. Zobaczymy, czy tu się jeszcze gdzieś zmieszczą z tej strony przyłącza do prądu. Super, mianowicie. No, między jednym a drugim się zmieszczą, dobra. Czyli wyskoczymy tutaj. O, może tutaj dobre miejsce będzie, dobra. Dobra. Przyłączę też tutaj ten taki element, do którego będzie się właśnie kabel przyłączał. Dobra, to jest podłączone. Jeszcze to do tego. Dobra. Teraz one będą sobie już będą działać, znaczy będą działać. No nie ma jeszcze węgla, jak widzicie, nie? To sobie żelaza już wchodzi sobie. Natomiast nie ma jeszcze węgla. Teraz się udam szybko właśnie tam na górę po węgiel. Sobie go tutaj jakoś przyprowadzimy z tej strony, gdzie jest sobie postawimy tak tymczasowo może tutaj taki właśnie ramkę, żeby wiedzieć, że jak tutaj będziemy chcieli tego postawić więcej, a prawdopodobnie też będziemy chcieli. Pamiętam, że w tej ostatniej bazie miałem chyba 8 takich właśnie aż, bo potem tej stali się używa dosyć sporo na to, żeby było tutaj na to miejsce, bo być może to będzie trzeba przedłużyć gdzieś dotąd. Dobra, teraz muszę się udać z powrotem na górę do elektrowni węglowej, więc widzimy się za chwilę. Tylko sobie zobaczę, czy mam odpowiednią ilość surowców przy sobie. Mam bardzo mało zmienionych płytek i tych też mam. Dobra, czyli jeszcze muszę wejść sobie do bazy, wezmę sobie dodatkowo płytki i widzimy się w elektrowni węglowej. A tutaj jeszcze jak przyszedłem, zapomniałem właśnie sobie tamtego dysku twardego odblokować, więc sobie już to robimy. Który sobie odblokować? Biopaliwo z biomasy? No niekoniecznie, ponieważ no, biomasa nie jest źródłem w tej grze odnawialnym, bo te drzewa nie odrastają, a zresztą to wymaga i tak naszej manualnej ingerencji. Tutaj możemy sobie zrobić miedź z miedzi i wody. No niekoniecznie, powiem wam, bo jednak no, tutaj wody mamy no, dość dużo i to może się może być to bardziej opłacalne. Ponieważ no, z miedzią potem jest problem, no chociaż może nie jest takie złe. Dobra, i tutaj węgiel ma sobie zrobić z drewna, węgiel drzewny. No też niekoniecznie bym tak rzekł, ponieważ no to drewno też musimy tutaj robić to manualnie, więc to raczej też nas nie urządza. Dlatego weźmiemy sobie to i tutaj będziemy mogli sobie uzyskać całkiem sporą ilość właśnie sztabek z właśnie tego. Zobaczcie, tutaj potrzebujemy tylko 6 rudy miedzi i 4 wody. Woda jest tutaj oczywiście nieskończona także, żeby uzyskać 15 sztabek miedzi, a z takiej normalnej receptury potrzeba z 15 rudy, robimy też 15 sztab miedzi, więc no, wydaje się, że jest dosyć opłacalne. Sobie wybierzemy to. Zobaczymy, co tu możemy sobie zrobić. Pistolecik może? No, ma mało na razie płytek wzmacnianych, ale może sobie to chętnie zrobiłbym. Kateryt, do tego nie mogę zrobić. Kwarc, może sobie kwarc zrobimy. To pierwsze badanie zawsze trwa tylko 3 sekundy.
Dobra. Aha, dalej możemy sobie zrobić kryształ. No niekoniecznie, dobra, to w takim razie sobie zrobimy ten pistolet może. To 5 minut, a potem te pręty. Szkoda, że nie mogę zobaczyć co jest potrzebne do tych prętów. Aha, jest, dobra, czyli wszystko mam. No, zrobimy sobie też pręty. Ale myślę to, jak już wrócimy z tej elektrowni. Dobra, teraz sobie zbiorę więcej płytek. O, już się nawet sporo zrobiło, zobaczcie. Zmieniam od razu. Myślałem, że będę miał mało, ale widzę, że produkcja teraz przyspieszyła, skoro się już tam zapchały właśnie te fabryki, na przykład na pręty czy na coś. Tutaj, jak widzicie, sobie powstawiałem właśnie taką tymczasową fabrykę RAM. Niech się robią. Chociaż strasznie wolno to idzie, powiem. Aha, bo to idzie tam. Nie chcę, żeby tam szło. Dobra, tam muszę tam wszystkie zebrać te rameczki. Tam bardzo ciężko trafić. Dobra, bierzemy tutaj te. Dobra, wszystkie i teraz tą jedną. O. O. Dobra, zebrana jest. I teraz możemy dopiero się udać na górę. Tam do elektrowni węglowej. I widzimy się u góry. Albo wiecie co, skoro to jest taka odległość, zróbmy sobie tutaj po prostu może samochody. Tam wszystko powsadzajmy. Czego potrzebuję więcej? Prętów i kabli. Mam taką całą masę, to już jak widzicie, powiem, mam zapchane. Dobra. Prętów ziemi, ile? Staków 4, to będą sobie 5 i 6. I jeszcze kabli. Kabli to już mało mi potrzeba. Raz, dwa, trzy. Dobra, sortujemy. Sobie tam uzupełnimy, oczywiście, odpalamy. Sobie zbudujemy samochód. Long-range transportation, as well as the construction of outposts, is now encouraged. Vehicle stations have built-in functionality to refuel and restock or collect parts. Dobra, tu mamy takie jakby wejście. Chociaż ten to chyba i tak nie wiadomo, bo jest zbyt nisko. Dobra, i teraz sobie zrobimy w takim razie samochodzik. Gdzie go się robiło? Transport, ciągnik i stacja. Dobra, ciągnik zrobimy sobie. Aha, potrzebujemy jeszcze te beacony. Dobra, sobie zrobimy je. Dobra, sobie to mam ten ciągnik, sobie może go zatankujmy teraz odpowiednio, bo on nie będzie miał chyba paliwa. Teraz jak się tutaj... ściągnik i stół chyba warsztat, tak jest. I tutaj mam paliwo. On też jeździ potem na takie normalne już, płynne. Tam możemy robić właśnie z ropy. Ale to na późniejszym etapie gry i myślę, że w tej serii sobie tego raczej nie zrobimy. Dobra, jedziemy sobie na górę. Wiecie, raczej unikam w tej grze transportu samochodowego. Mam z tym dosyć złe wspomnienia. Pamiętam, że jak grałem samodzielnie, chciałem sobie zrobić właśnie, żeby samochody mi przywoziły ropę do bazy, żeby sobie ją dalej właśnie przerabiać, a właściwie już no, plastik bardziej może, bo tam ropę już samej ropy do bazy sobie nie przywoziłem, tylko właśnie sam plastik właśnie czy gumę. To one się bardzo mocno potem bugowały, że bardzo często było tak, że one zrobiły tylko parę kursów, a potem się gdzieś po prostu albo im brakło paliwa, bo się gdzieś właśnie zbugowały, albo w jakimś miejscu stanęły, nie mogły się ruszyć, albo coś. Nawet miałem taki jeden przypadek, że się zapadły pod mapę i były w punkcie mapy 0-0. Także tutaj akurat droga jest dość prosta, więc może to nie byłoby głupie, żeby tutaj zrobić tą trasę w takim razie. No zobaczcie, tutaj raczej nie ma jakichś większych przeszkód. Myślę, że dałoby się takie coś tutaj zrobić, no myślę, że bez większego problemu. Trasę. Czyli sobie w takim razie zrobimy gdzieś w tym miejscu może stację jedną. Dobra, wyłazimy stąd.
Zrobię sobie tutaj może jedną stację. Może w ten sposób. Chociaż no niekoniecznie jest to fajny teren, chciałbym na jakimś równym. Dobra, tutaj jest w miarę powiedzmy równy, może bardziej z tej strony. Sobie tutaj w takim razie doprowadzimy, oczywiście oprócz prądu, także węgiel. Chociaż, wiecie co, nie jestem pewien, czy one też na węgiel nie umieją jeździć. Może umieją. Już po prostu nie pamiętam, jak będziemy tam sobie trochę węgla weźmiemy, zobaczymy. Tu mam takie tymczasowe, taki właśnie pomost, żeby nie pływać tędy. Sobie raz, zobaczymy z jaką prędkością pracują te moje dwie pompy. 150, 130, dobra, myślę, że jest ok. Nawet na opartego to jedna by mogła starczyć. Dobra, i teraz sobie wprowadzimy stąd, może nawet tą szybszą taśmą. Mam jednak tego dość dużo. Właśnie ten. Odpowiednią ilość tego węgla, no właśnie tutaj. Dobra, może do końca. Dobra, jakby ktoś pytał, dlaczego to robię właśnie z tyłu, a nie na przykład zaraz przy wejściu, no ponieważ po prostu nie chcę, żeby na przykład mi brakło potem węgla, jak będę, no i za tym idzie prądu. Co jest? O. Kurczę, no, słabo to wygląda. Jak teraz on puści sensowny taśmociąg, żeby to wyglądało? Może tutaj? Chyba tam wejść sobie. Dobra, tutaj. Stąd teraz tutaj. Dobra. Teraz tam musimy jakoś to doprowadzić. Buję to tak dość wysoko, żeby właśnie nie było potem z tym problemu. Dobra, i tutaj gdzieś. Teraz sobie zejdziemy tym taśmociągiem w dół pionowym. I teraz, aha, tutaj zaraz powinien przyjechać węgiel. I tutaj, tak, to było chyba na paliwo ten lewy i prawy jest na to, co chcemy przewieźć. Więc sobie zrobimy na wszelki wypadek jeden rozdzielacz tutaj. A to tu na razie sobie zostawimy. Dobra, gdzie tam węgiel? Idzie gdzieś blisko? W ogóle jak stoimy z prądem?
No, śmiało, jeszcze zobaczcie. 450 MW, z czego używamy no nawet nie połowę, około 1 trzeciej. No, ale jak już wspominałem, tutaj właśnie spora część tych fabryk już jest właśnie ten przepełniona, znaczy w sensie kontenerów. Dobra, zobaczymy sobie, czy mogę pojechać na węgiel. Jeśli tak, to mogę w sumie na nim jeździć. Wrzucanie nie będę musiał też pamiętać, żeby tutaj to tankować. Kurczę, nie tak, muszę podejść do tyłu. Zabierzemy biomasę. Mocno mi to uda żelaza. Węgiel. Dobra. A, pali się węgiel, dobra. Świetnie, dobra. Teraz tak, sobie zbudujemy jeszcze w takim razie drugą stację na dole. I potem sobie tutaj trasę zaprogramujemy. Ach, skończył mi się węgiel. Dobra, szybko go zatankujemy tym biopaliwem. I teraz gdzie by zrobić tutaj tą stację? Zobaczcie, mi się wydaje, że tutaj będzie dobre miejsce. Już w tym miejscu, bo tutaj znowu zakręcać. Jest tutaj dosyć, zobaczcie, są takie duże jakieś te kamyczki. Właśnie one najbardziej powodują, że jest to takie dosyć upierdliwe. Więc w takim razie musimy zrobić gdzieś tutaj stację jeszcze jedną, ale do niej nie mam wszystkich chyba jeszcze elementów, z tego co wiem. Stacja ciężarówek, brakuje mi, no jak zwykle, tych ramek. Jak mówiłem też już wielokrotnie, no nie będę robił sobie linii do tych ramek. Jest to taka seria bardzo, bardzo krótka, taka tymczasowa, więc sobie tego akurat nie będziemy robić, tylko mam tutaj taki jeden taki tymczasowy monter, w którym sobie je robię. Sobie od razu też weźmiemy. Są tylko 8, aha, się płytki skończyły. Aha, dobra. A ile potrzebuję, żeby taką jedną stację wybudować? Jeszcze jedną gramkę potrzebuję. Teraz będę mógł to postawić sobie, tak jest. Chociaż tutaj przyznam, że byłoby to miejsce troszeczkę lepsze. Natomiast tutaj może być ciężko przejechać w sumie tym autem, ale dobra. A tutaj zaraz jest już koniec tej trasy. Tam chciałbym się tym dostać. Chyba że może gdzieś wcześniej na tej górce jeszcze by się udało to zrobić. Zobaczmy sobie. Czas z drugiej strony na pochyłym terenie. Nie, to jest teren ciągle raczej pochyły, więc słabo raczej. Tutaj jest w miarę równo. I teraz tak, stacja ciężarówek. Może w tą stronę. Dobra, gdzieś tutaj. Właśnie, to ma być rozładunek. Tutaj zabieramy stąd. O rano, czemu są teraz tam dwa wyjścia? To jest na paliwo, a to jest na towary. Dobra, niech będzie na razie jedno. Więc tak, i idziemy sobie tutaj w prawą stronę.
O nie. Spadłem. Dobra, może z powrotem na górę, chociaż powiem wam, że chyba tutaj był to błąd, że tutaj robię tą stację. Po prostu byłoby dużo szybciej tutaj wybudować normalną linię, normalny taśmociąg. Ale chcę pokazać, kurczę, jak najwięcej. Dobra, sobie to zrobię i zaraz do was wracam. Dobra, podłączyłem sobie to, chociaż nie jestem z tego dumny, bo jak widzicie, idzie to tutaj w zasadzie przez tą fabrykę do produkcji miedzi. W dodatku tutaj ten przenośnik pionowy jest tak brzydko ułożony w skale. No ale trudno, już tak nie zostanie. Wiecie, lepsze jest wrogiem dobrego. Chciałem zrobić dobrze, po prostu puścić zwykły taśmociąg i zrobić im po prostu ten. Troszeczkę powiedziałbym nawet na wyrost te dwie, te no transport za pomocą ciężarówek czy tych traktorów, bo te później będziemy mieli ciężarówki. Więc dobra, wejdziemy sobie jeszcze na górę i wejdziemy się u góry i zobaczymy, czy to będzie działać. Aha, jeszcze muszę sobie nagrać oczywiście trasę. Dobra, więc sobie wjadę na górę i sobie nagram trasę zaraz. Zobaczymy, czy to wszystko działa od razu. Dobra, widzimy się u góry. Dobra, jestem już. Sobie może połączę tą wolniejszą taśmą właśnie tutaj węgiel, żeby od razu się mógł załadować do naszego ciągnika. O, już idzie sobie. Może stąd sobie przepuścimy resztę. Dobra. I w takim razie teraz musimy ustawić trasę. Czyli wchodzimy do niego. I teraz chyba na V. Tak jest. I teraz rozpocznij nagrywanie. Dobra. I jedziemy sobie teraz. Czyli teraz musimy jechać bardzo ostrożnie, musimy unikać wszelkich właśnie jakichś takich skałek, nawet małych. Bo w tej grze jest tak, że te ciągniki lubią się bardzo takie rzeczy przewracać. O, tutaj na przykład musimy to ominąć. I wjechaliśmy, dobra, mam nadzieję, że nie spadnie gdzieś. Tutaj widzę, że ten teren też nie jest jakoś idealnie gładki. A dla ciągników jest to dosyć duży problem. Dobra, powolutku, powolutku teraz. Dobra, teraz tutaj musimy sobie na chwilę stanąć, żeby się skończył robić rozładunek. Dobra, załóżmy, że to wystarczy. Teraz musimy zrobić nawrót. Wjechać tą samą drogą do góry. Jeśli będzie tylko jeden ciągnik, to raczej nie będą się ze sobą zderzać. Ja pamiętam, że przedtem miałem dwa ciągniki i one jechały właśnie no, bardzo, bardzo blisko siebie. I nawet no, tam wystarczył mały bodziec z zewnątrz, żeby ich trasa właśnie się rozwaliła, żeby one jechały już po prostu, no, żeby się mogły na przykład ze sobą zderzyć. A to było wtedy mega, pamiętam, jeszcze zbugowane, więc no, ta kolizja tych dwóch aut była taka, że w zasadzie wtedy jedno auto jechało tak, jak miało jechać, a drugie auto wywalało, kurczę, gdzieś w kosmos. Dobra, znowu najechałem na ten kamień. Zobaczymy, czy to działa w ogóle. Dlatego jakimś wielkim fanem aut w tej grze nie jestem. Dużo bardziej wolę właśnie ciężarówki, znaczy pociągi, bo one się przynajmniej nie bugują. Dobra, tutaj mamy trochę więcej miejsca przy tej stacji, więc możemy sobie tutaj po prostu stanąć. I się załaduje elegancko. Dobra, i robimy nawrót, może w tą stronę i tutaj, może z tej strony, niech się złączą. Dobra,
I kończymy nagrywanie. Dobra, wychodzimy. Dobra, uruchamiamy autopilota i wysiadamy z auta. Niech sobie jedzie. Zobaczymy, czy to wszystko działa fajnie, tak jak się należy. Czy stąd zabiera węgiel i czy tam go dostarcza. To najpierw tutaj. To tutaj widać, że węgiel się ciągle uzupełnia. Paliwo także. Jedziemy w takim razie zbiec sobie na dół. Widzimy się na stacji. Dobra, wygląda na to, że wszystko fajnie działa. Chociaż nie wiem, jak będzie jechało auto do góry. Czy gdzieś nie wywali, sobie może na niego wskoczymy i się przejdziemy razem z nim. O, za daleko. Kurczę, nacisnę na warsztat zamiast wsiąść do ciągnika, no. To jest taki moment właśnie najbardziej krytyczny. Dobra, jedź, jedź, jedź. Czemu mi nie chce jechać? Dobra, muszę chyba z niego wysiąść. Chyba tutaj to tak działa, że nie mogę w nim jechać, kiedy jest uruchomiony autopilot, bo się z miejsca wyłącza. Dobra, ale chyba jedzie normalnie i się nie buguje, widzę. Ale węgiel się nie rozładowuje. Muszę zobaczyć, co się stało, że węgiel się nie rozładowuje. Być może nie do tego wpiałem, do tego wyjścia w tym właśnie. Bo do prądu nie jest jeszcze podłączone. No, tak to może być. Dobra, więc sobie podłączę do prądu i zaraz wracam. Dobra, już sobie jedzie ciągnik. Tutaj to musiałem rzeczywiście wpiąć do prądu. No nie było przedtem. W ogóle sobie tutaj zobaczę, jak to wygląda. Dobra, czy się ładuje? Chyba tak. Dobra, już tutaj jest w takim razie węgiel i on teraz sobie idzie już na spokojnie, widzę, do naszych odlewni. Więc zaraz powinno wszystko dojść sobie do skutku, już powinniśmy mieć pierwsze nasze sztabki stali. Tutaj ten felerny w skalę. O, patrzcie, nawet życia nie straciłem. Teraz tędy. Ale odbija mi się. Dobra. I teraz sobie to idzie. To jest w ogóle, która taśma? To wolniejsza? A, nie będzie ta szybsza. W sumie mam jednak jej dość dużo, więc sobie wszystko tutaj pozmieniam. Na tą szybszą taśmę. Tak samo tutaj z tym. Później tutaj jest ta szybsza już. Czyli tutaj szybsza i tutaj te wszystkie. To i to na tą szybszą. No i gdzie jest ten węgiel? Aha, jest u góry, dobra. Już jest, tutaj się pojawił na dole. Potem te taśmy już od poziomu trzeciego są bardzo szybkie, już są takie, no, że jednak na nich prędkość może dużo więcej jednocześnie naraz zmieścić właśnie tego, tych jakby urobku. I one je się właśnie robi ze stali, tam te trzeci poziom, no mają prędkość 270 chyba na minutę, więc są ponad dwa razy szybsze jeszcze od tego na drugim. I je się robi też, znaczy potem ma się ich dużo więcej niż na przykład tych z drugiego, niż tych taśmociągów na drugim poziomie, więc raczej tamtego po tego drugiego, więc potem raczej tych taśmociągów na drugim poziomie się już nie używa, raczej tylko ten na trzecim. Dobra, i teraz powinna zacząć działać pierwsza z elektrowni.
Rekonstrukcja, mówię, oczywiście odlewni. Tak jest, mamy pierwszą, widzę, sztabeczkę, a nawet trzy. Właśnie sobie w takim razie zrobimy łączniki. Może w prawą stronę, czyli na siódemeczkę. Wyjście na prawo. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, może być. Czyli też tą szybszą. Dobra. I mamy sztabki właśnie ze stali. Jak widzicie. Sort, gdzie ona się znalazła, jedna sztabeczka. Tutaj jest. Dobra. Także to by było w tym odcinku na tyle. I tak trwał dużo więcej niż bym chciał, bo łącznie trwa teraz chyba ponad godzinę czasu. Nagrywałem go chyba ze 3 godziny przez 2 dni włącznie, więc znacznie zbyt długo. No ale ta gra po prostu mnie tak wciąga, jest taka bardzo, powiedzmy, relaksująca, jak dla mnie. Nie jest zbyt trudna, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam wrogów czy przeciwników, natomiast rozbudowy bazy to jest mega po prostu taka wciągająca. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!